Nasze całe życie jesteśmy otoczeni papierem. Nasza codzienna rutyna obejmuje czytanie, pisanie, picie i nawet noszenie rzeczy w papierze. Po użyciu papieru uważamy go za odpad. Ale co, jeżeli życie papieru nie kończy się na tym? Wszyscy wiemy, czym jest recykling, ale czy na pewno? Firmą, która wie wszystko o tym procesie, jest Jackpol. W Jackpol specjalizujemy się w recyklingu papieru od 1995 roku i stale rozwijamy i ulepszamy nasze procesy. Dlaczego recykling i żywotność papieru są tak ważne? Przeciętne gospodarstwo domowe zużywa około 500 kg papieru rocznie. Do uzyskania takiej ilości papieru potrzeba ściąć 9 drzew. To może nie wydawać się dużo, ale czy wiesz, że drzewo musi rosnąć około 10 lat, zanim może być ścięte? A przy populacji przekraczającej obecnie 7 miliardów ludzi, popyt na papier ciągle rośnie. W Jackpol produkujemy około 1000 ton papieru z recyklingu miesięcznie. Ratujemy tym 17 tysięcy drzew miesięcznie, a ponad 200 tysięcy rocznie. Ponieważ kawałek papieru może być przetworzony do 4 razy, pozwala to na uratowanie do 800 tysięcy drzew rocznie. To jest dobre dla naszej natury. Zmniejsza nasz ślad ekologiczny i redukuje CO2 w atmosferze. Gdy papier dociera do naszej fabryki jako makulatura, 60% tego papieru można od razu przekształcić w masę z czystego włókna drzewnego i po przetworzeniu wykorzystać do produkcji nowego papieru. A 90% odpadu pozostałego po procesie recyklingu jest wykorzystywana do produkcji cegieł wapienno-piaskowych. Tak, z Twojej starej książki buduje się nowe domy. Ciągła potrzeba doskonalenia jakości recyklingu zawsze motywuje nas do poszukiwania nowych możliwości. Nawet wytworzoną w procesie przetwarzania temperaturę używamy do produkcji papieru, a także do późniejszego wysuszenia papieru i pomocy w innych procesach ogrzewania wzdłuż linii. Oszczędzamy wodę poprzez zamknięty obieg, dodając nową wodę tylko, aby uzupełnić tą utraconą w procesie przetwarzania, na przykład poprzez odparowanie. Obecnie czekamy na naszą najnowszą maszynę do produkcji papieru, która będzie jedną z wiodących maszyn na rynku. Zwiększy to ilość papieru, jaki możemy wyprodukować oraz ilość makulatury, jaką możemy przeprocesować. Nawet podczas doboru naszych partnerów biznesowych upewniamy się, że podzielają nasze wartości i ekologia jest im niezwykle bliska. Na przykład opakowania naszych produktów, które są produkowane przez partnerów, są również wytwarzane z papieru z recyklingu. Uważnie obserwujemy cały proces życia papieru od początku do końca, więc możemy być pewni, że zrobiliśmy wszystko, aby zapewnić maksymalne wydłużenie żywotności papieru. Ponieważ natura jest ważna. Drzewa są ważne. Używaj tylko papieru z recyklingu. To jest możliwe.